Dzisiaj mamy 29 październik, sobota 2022 rok. Halloween już się zbliża, będzie tuż, tuż. Ci, którzy fajerwerki odpalają, to już mają sprzęt pirotechniczny na pewno przygotowany, bo słyszę i doświadczam tego o różnych porach dnia i doby i tak dalej. Jest to informacja skierowana do wszystkich, w której jako suweren będę się zastanawiał, czemu parszywa zmiana w jakiejkolwiek formie, nazwa ta by jakaś się nie zmieniała albo była nie taka super właściwa albo zakamuflowana jeszcze celowo, aby ludność taka czy inna lub pierwotna się nie pokapowała, o co chodzi, że tu jednak zawsze chodzi o parszywą zmianę, bez względu na to, kto i co chciałby ukryć i z jakiego powodu, aby to prawie nigdy nie zostało naświetlone do opinii publicznej, komentowane i rozpoznane, jakie różne przekręty czy przewały mogą w takim czy innym bantustanie następować, kto stoi za tymi przewałami i problemami, kto je spowodował, kto je obmyślił, kto je przygotował, po co, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto to rozkminić i dzisiaj jako suweren chciałbym przed wszystkimi porozkminiać i pozastanawiać się nad pewnymi ważnymi rzeczami. Dlatego też jest to wiadomość do wszystkich, przecinek do wszystkich organów konstytucyjnych III RP, a tym bardziej część z Was się może domyślać, tym bardziej do tych top secret i niekonstytucyjnych, ukrytych, tajnych i tak dalej, i tak dalej. Do 460 posłów, do 100 ich kumpli w Senacie, do pierwszego, drugiego, trzeciego, 15 prezesa Sądu Najwyższego i jego super wszystkich pomagierów i zastępców, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego i jego super zastępców, sekretarek, najbliższego grona pomagierów, w tym oczywiście Sądzie Najwyższym, najniższym, środkowym, jakimś apelacyjnym, konstytucyjnym i tak dalej, i tak dalej. Do Beata Szydło, ponieważ nigdy nic nie wiadomo, kiedy no właśnie, kiedy Pinokio może gdzieś tam na twarz się obić od jakiejś ściany sejmowej czy od drzwi sejmowych, gdzieś tam koło ubikacji te drzwi mogą być, więc Pinokio może się odbić tam skutecznie i nabrać jakiejś takiej prędkości rozpędowej, gdyby się odbił od tych drzwi. Bo tak może być. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że Pinokio i to już za niedługo się odbije od tych jakichś drzwi w Sejmie, może być w Senacie, no gdzie tam jeszcze mogą być jakieś drzwi albo wrota, gdzie Pinokio się może przypadkowo odbić i wylecieć. Więc być może Beata Szydło gdzieś tam już jest trzymana w kapeluszu, żeby szybciutko na arenie dziejowej ponownie Beata Szydło się pojawiła i nam tutaj nieba ładnie przychylała, dogadzała, żebyśmy
na tych kolanach, ja już nie wiem, byli na tych kolanach, ale w jakiej pozycji na tych kolanach można być, czy będziemy wstawać na tych kolanach, czy będziemy się telepać na tych kolanach, czy będziemy, no nie wiem, klęczeć i jakąś inną dziwną pozycję na tych kolanach oczywiście, no, przyjmować względem kogo i tak dalej. Do Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, któremu już podobno takie wiewiórki mówią, że już wszystkie 3,5 kota, no albo 5 kotów, że już z Żoliborza uciekły, więc już tam Prezio nie ma kotów swoich. Być może krokodyle tam przyjdą do niego, skoro koty już uciekły na tym Żoliborzu i w okolicach. No, ja nie wiem, ale jest takie prawdopodobieństwo i tak dalej. Być może prezes karmy dla kota powinien zmienić, bo ta jest jakaś taka korporacyjna, niezdrowa. Ta karma może być dla psów, dla krokodyli. No, ja nie mam pojęcia, co tam na Żoliborzu ludziska w domach mają. O, może żyrafę, może żyrafa tam jakaś jedna na tym Żoliborzu. No, ja nie wiem, no Boże drogi. Dobrze, Zbigniew Ziobro, Andrzej Duda i wszyscy, którzy są na liście płac 4, 5 albo 7 RP, oczywiście na tej takiej służbowej, urzędowej liście płac 3 RP, a tym bardziej ci, którzy są tak na takich super, takich, no. No właśnie, no na takich tajnych listach płac tam 6, 7 albo 9 RP jakoś, no nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Oraz, sorry, kolejność taka mi wyszła. Teraz do wszystkich wolnych ludzi uwolnionych z Matrixa, wszystkich suwerenów, którzy władzę sprawują samodzielnie już, jakiś czas krótszy lub dłuższy, którzy już żyją poza Matrixem i to zadeklarowali, lub którzy planują to uczynić wkrótce i być może to jakoś opublikować wszem i wobec i tak dalej, i tak dalej. Do Polan, Lachów, Lechitów, Słowian, Ariów oraz wszystkich innych pozostałych plemion słowiańskich, rozsianych po całym świecie, po całej galaktyce, po całej Drodze Mlecznej, bo też tak po prostu może być. Nigdy nic nie wiadomo. A tym bardziej do ławy przysięgłej suwerenów wolnych ludzi, do sędziów pokoju, prokuratorów pokoju i wszystkich pomocniczych istot. Dzisiaj jako suweren chciałem rozkminić to i ogarnąć samą dla siebie kilka takich właśnie prostych pytań. Być może jakiś cykl po prostu zrobię o tym, jak to rozkminiam i jak to ogarniam samemu dla siebie. No nie wiem. Pożyjemy. Zobaczymy. Takie pytanie dzisiaj mi rano przyszło, no bo wiadomo, że kicy, Kinder niespodzianki, dzieci, takie inne istoty nieletnie. Ostatnio jest ich dużo i one chodzą do sklepów i sobie kupują różne gadżety i potrzebne rzeczy. Te dzieci oczywiście przed Halloween, żeby spędzić wspólnie, familijnie, w gronie koleżeńskim ten czas Halloween, który właśnie zaraz tam za kilka dni po prostu się pojawi u nas w kalendarzu i trzeba będzie to jakoś świątecznie ten czas przeżyć, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też właśnie takie pytanie Halloweenowe, być może święto zmarłych i te sprawy. Czemu PiS jako organizacja, i to dość duża,
Więc czemu PiS odbiera dzieci suwerenom, wolnym ludziom i ojcom i rodzinom też, bo nie tylko ojcom są odbierane dzieci, ale i całym rodzinom. Dlatego też jest końcóweczka roku, więc chciałem sam dla siebie to tutaj na arenie w miarę publicznej ogarnąć, tak, żeby temat był no jakoś tak ogarnięty. Więc właśnie czemu PiS odbiera dzieci szczególnie ojcom? W jaki sposób to się robi? Jakie są kwity, dowody, materiały zgromadzone? Na jakiej podstawie to się dzieje? Jakie strategie i schematy są zachowane lub nie są zachowane, albo są łamane? Być może po cichu, potajemnie jest te wszystkie zasady takie demokratyczne, praworządności, prawo i niesprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Więc być może jest to tak łamane po cichu, a być może już się nikt z tym nie obcyndala po prostu i w biały dzień, w białych rękawiczkach, na przykład 13 w piątek, o 13.13 w kurwidołku takim czy innym, na zadupiu takim czy innym, lub na przykład w jakiejś takiej szacownej miejscowości pod nazwą strategiczną jak Pcim. Pcim chyba, nie wiem, czemuś może ogarnia. Pcim! Taka jakaś nazwa własna być może jest. Na przykład Pcim Środkowy. O! Środkowy, bo może być Pcim Dolny, Pcim Górny, Pcim jakiś tam i Pcim Środkowy. Może być. Więc właśnie czemu w tym Pcimiu Środkowym, gdyby była taka jakaś rejonówka tam, na przykład tam nazwa własna tej korporacji byłaby Sąd Rejonowy w Pcimiu Środkowym, tam sekcja nierodzinna taka czy inna, numer tam 5, 6 lub nieważne, ta sekcja nierodzinna w tym sądzie nierodzinnym, w tym Pcimiu jakimś tam środkowym, korporacje pod nazwą Sąd Rejonowy dla miasta, gminy, powiatu, osiedla i tak dalej. Tutaj będzie wy, takie kropeczki, tam będzie nazwa tej miejscowości, gdzie ta rejonówka tam jest, że właśnie na jakiej podstawie i czym się kierują te korporacje sędziowsko-prokuratorsko milicyjno, wcale nie obywatelskie, na jakich kodeksach one się opierają, czy to są jakieś zasady spisane, czy niespisane, czy to może być prawo rzymskie, prawo kanoniczne może być, no ja nie wiem, prawo kaduka, jakieś może być prawo Hammurabiego, diabli wiedzą, jakie prawo tam może być, więc warto byłoby poznać i samemu dla siebie ogarnąć, na podstawie jakich praw zaborców, okupantów, jakichś takich starożytnych praw, które nigdy nie panowały, nie obowiązywały i nie przynależały nigdy, przenigdy tutaj do terenów słowiańskich. Więc na podstawie jakiego prawa chciałem dokładnie to mieć rozkminione tutaj ze szczegółami, bo doświadczam tego. Na podstawie jakich zasad pisanych, niepisanych, legalnych, nielegalnych, podziemnych, nadziemnych, sądowych, niesądowych, przestępczych, pokojowych, takich cywilnych, jakichkolwiek. Więc dlaczego, why, warum, patrz jemu, czym się kierują sądy nierodzinne i te sędziny w
No, wiadomo, że w sądach nierodzinnych to są sędziny. One okupują tego typu miejsca, podobne tam często przechodzą tymi korytarzami lub chodnikami wokół tych budynków, gdzie jest taka czerwona blaszka i tam są jakieś takie białe literki, tam może pisać sąd rejonowy taki i taki w Bantustanie takim czy innym lub Pcimiu Środkowym albo skąd był Koziołek Matołek. Koziołek Matołek był tak spacano. No właśnie, czyli sąd rejonowy w Pacanowie Środkowym albo Dolnym odbiera dzieci wolnemu człowiekowi, ojcu suwerenowi, który przestrzega wszelkich praw, tych korporacyjnych, sądowych też, a tym bardziej prawa rzymskiego, które tutaj nie wiem ile tysięcy lat temu wdarło się to prawo rzymskie na tereny słowiańskie, więc obecne parszywe niesądy za parszywej zmiany w Kaczystanie takim czy innym lub w Kaczogrodzie, bo nigdy nic nie wiadomo jaka ta nazwa jest, więc proszę mieć otwarte umysły, aby to tak zakumać poważnie, że nazwa to jest pryszcz. Może być druga Japonia, może być Zielona Wyspa, może być PRL, może być stalinizm, może być komunizm. Co tam dalej było? PRL bis numer 3. Co tam mogło być jeszcze? Kraina Szczadu i Mirabelek, tak? Co jeszcze? Kraina najdroższych autostrad. Co jeszcze? Kraina przepłaconych pierdolino. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nazwę własną każdy tutaj sobie sam ogarnie, wymyśli. Niepotrzebne skreślić i tak dalej. Tą zasadę zastosujemy. Każdy wybierze to, co czuje w sercu lub w jego przypadku, co mu tam wychodzi ze statystyki. Więc właśnie niesądy, a szczególnie nierodzinne, w tym całym Ministerstwie Niesprawiedliwości, unt jawnego bandytyzmu w biały dzień. Czym się te korporacje i podkorporacje, firmy matki, córki, firmy wnuczki, jakieś tam pociotki i tak dalej, czym się kierują te sądy nierodzinne i te sędziny, które tam okupują te okolice lub pomieszczenia wokół tych budynków wcale nie sądowych, więc one mogą mieć takie właśnie czarne ciuszki, ubranka lub bieliznę mogą mieć, no, jakąś taką czarną, tak, bo w końcu jest Halloween, Halloween się zbliża, więc takie ciuszki i bieliznę mogą mieć taką czarną, korporacyjną i nie tylko, więc czym się kierują te sędziny? O, ciekawe, kto je wybrał, te sędziny, żeby były tymi sędzinami za wolnej Polski, za rozmodlonej, parszywej zmiany, podobno i tak dalej. Być może tam jest super dużo istot jakichś rozmodlonych i dlatego te właśnie niby rozmodlone istoty do nie wiadomo którego Boga, bo podobno tych bogów to tam jest cała lista, tam jest tak jak książka telefoniczna, że bierzesz telefon, na przykład komórkę swoją, wybierasz numer tego Boga i numer telefonu do tego Boga jakiegoś, dzwonisz do tego Boga i z nim gadasz po prostu. Wywalasz temu Bogu kawę na ławę, cześć jak czapka, czy leci z nami pilot Kevin, sam w domu, Houston, mamy problem i te sprawy, więc tam możesz obcyndolić tam jakiegoś półboga, jak masz problem z jakimś półbogiem twoim lub jakimś innym, więc gadasz z tym swoim Bogiem jak chcesz, że tam sędzina ci dziecko, dzieci tam ci skutecznie odebrała w sprawie tam jakiejś cywilnej, tyle kasy na twoje krzywdzie i na twoim łbie, na twojej szkodzie. Tam system zebra, bo tam jacyś komornicy mogli lub mogą lub będą mogli zarobić na tobie.
jako oczywiście ojcu tych dzieci lub potencjalnych dzieci, bo możesz tam mieć, droga istoto dzieci, możesz mieć, więc system w bliższej i dalszej przestrzeni czasowej może tam się zacząć pacyfikować, bo ktoś tam jakiś reason, jakiś powód znajdzie lub jakiś swój interes po prostu będzie miał, aby na przykład tobie, szacowna istoto, odebrać dzieci na tej planecie i żebyś po prostu z tym żył, na przykład, że kilka szmat jakichś niesądowych, kilka kurew totalnych na przykład mogło maczać swoje brudne paluchy, jakieś inne ścierwa. No właśnie, ateistyczne lub jakieś takie inne, nie do końca ateistyczne, że mogły tam maczać swoje brudne paluchy, aby właśnie tobie odebrać dzieci, mimo że kwitów na ciebie nie ma. Więc no, warto tego typu rzeczy ogarniać, że załóżmy taka sędzina lub jej kumpela, tej sędziny, która może również być sędziną, że one tam sobie psia psiułki po godzinach pracy sobie tam obgadały w jakiejś takiej restauracji pod pluskwami, robakami i pod wiewiórkami i pod pegazusami, które wszystko podsłuchują, nagrywają, że one się na przykład umówiły poza pracą strategii działania przeciwko tobie, że ty załóżmy nie masz pojęcia o tym, że już krzyżyk na tobie jest postawiony, tylko kwestia czasu, kiedy prawowita sędzina tam spacyfikuje cię w ponad 999% spoko cię spacyfikuje, mimo że kwitów nie ma na ciebie, ani dowodów nie ma na ciebie, to na przykład za parszywej zmiany, no, bo tam niby z kolan mieliśmy, tak? Mieliśmy tam te 7 lat temu z kolan wstawać tutaj, być samodzielni, samorządni, jacyś bardziej demokratyczni, mieliśmy być bardziej, nie wiem, rozmodleni, być może bardziej katoliccy mieliśmy być i tak dalej, ale to się tylko w telewizornie mówi, a tak no normalnie to sędziny takie nierodzinne odbierają dzieci suwerenem, się nie szczypią z tym i mają to wszystko w nosie. Więc właśnie pytanie takie ogólne, sam dla siebie, czemu za PiSu i za parszywej zmiany sędziny nierodzinne i sądy nierodzinne, czemu odbierają dzieci suwerenom, ojcom i czy mają kwity na to, czy ten system odbierania dzieci jest dobry, czy jest patologiczny i na podstawie jakich etycznych przepisów one to robią, i czy czasem to nie jest patologia systemu, aby niszczyć rodziny i ojców szczególnie i odbierać dzieci. Bo jak dziecko się odbierze ojcu lub rodzinie, to dziecko staje się państwowe. A jeśli dziecko jest państwowe, to należy tylko do państwa, czyli do urzędników i nikt z Polaków lub mieszkańców teoretycznie nie ma prawa się zapytać listownie państwa jako instytucji, no słuchajcie, no dobra, odebraliście tam 100, 200, 300 dzieci w takim czy innym roku, to co się z nimi dzieje? Gdzie te dzieci są? I czy wszystko jest dobrze z tymi dziećmi? Dziękuję bardzo.